Polonia amerykańska protestuje przeciw planom ograniczania przestrzeni wokół pomnika katyńskiego w Jersey City. Projekt ograniczający dostęp uczestników uroczystości patriotycznych do pomnika katyńskiego zatwierdziła Rada Planowania Przestrzennego Jersey City. Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Miejskiej przedstawiciele polonii amerykańskiej zarzucali m.in., że przed podjęciem decyzji nie wysłuchała argumentów opinii publicznej. Rada przegłosowała projekt mimo istniejących wątpliwości co do wymaganej jego zgodności z tak zwanym planem generalnym. Według prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej w New Jersey Andrzeja Burharta stanowiło to złamanie prawa. Jest to kpina z tradycji organizowania uroczystości pod pomnikiem Przód monumentu od strony miasta, gdzie się odbywały uroczystości. Jest oddzielony przestrzenią zaledwie około 3,5 metra od wysokich zasłaniających widok ław. Pomieszano przód z tyłem wychodzącym na rzekę Hudson. Uroczystości będą się tam musiały odbywać wbrew naszym intencjom. Propozycja, aby postawić ławy a także nasyp ziemny, krzewy i drzewa, które zwiększą całkowite ogrodzenie, ograniczą widok na pomnik Kateński. Radny miejski Richard Bodziano zwrócił uwagę, że niezapraszanie Polonii na wcześniejsze spotkania to zniewaga dla monumentu. Jednak przedstawiciele Polonii mają nadzieję, że Rada Miasta odniesie się pozytywnie do ich argumentów, inni rozważają z kolei zaskarżenie w sądzie decyzji zatwierdzającej plan rozbudowy Exchange Place.